Witam wszystkich na moim kanale, z tej strony oczywiście Krzywy. Moi drodzy, dzisiaj United mierzy się z Lisami, w związku z tym znowu na Twittera wrzuciłem krótką nitkę na temat tego, czego można się spodziewać po drużynie Brendana Rodgersa, ich atuty oraz ich wady, co United może wykorzystać, a czego może się obawiać. Ale zanim przejdziemy, oczywiście przypomnę o wszystkich linkach w opisie. Tam Instagram, grupa na fejsie Piłka Rzekowa, a także mój Twitter. Serdecznie zachęcam do obserwowania mnie tam. No i także subskrypcje i łapki w górę. Będę wdzięczny, jeżeli to klikniecie, bo zbliżamy się prawie do 10 tysięcy subskrypcji. Jest to całkiem fajna, okrągła liczba. Wielkie dziękuję Wam wszystkim za to, że tu ze mną jesteście. Zanim ten ekranik sobie tutaj dam do rogu i znacznie zmniejszę jego wielkość, to przypomnę jeszcze tylko o tym, że dzisiaj, poinformuję w ogóle o tym, że Antony dzisiaj nie zadebiutuje. Dopiero dzisiaj otrzymał wizę i nie zdążą go zarejestrować na to spotkanie. W związku z tym debiut Antonego dopiero w meczu z Arsenalem w niedzielę. Liczymy na owocny, dobry debiut w starciu z kanonierami i przede wszystkim zwycięstwo. Dobra, nieważne, słuchajcie, dzisiaj mierzymy się z drużyną świętych. Boże, świętych, święci już byli, to już przeszłość, panowie. Święci to przeszłość, dzisiaj Lisy. I słuchajcie, prześledziłem sobie ostatnie spotkania Lisów, a przede wszystkim to ostatnie z Chelsea, gdzie byli absolutnie tragiczni. Wątpię, że powtórzą tak zły występ jak z drużyną The Blues, aczkolwiek wszystkiego można się spodziewać, bo jakby nie patrzeć, to ta drużyna no jest jednak w niemałym kryzysie. Nie wiem, mówiąc szczerze, czy będzie Tielemans. Powinien chyba, wydaje mi się, być do dyspozycji w razie ewentualnego odejścia do innego klubu, bo jest ostatni dzień okienka transferowego. Wiadomo, że jest otwarte do 23 w Anglii, jeżeli się nie mylę. Tak więc brak Tielemansa jak najbardziej na plus. Zresztą nawet widziałem na portalach fanowskich drużyny Leicester, że w przewidywanych jedenastkach kibiców tej drużyny nie ma Tielemansa, więc są oni raczej pogodzeni z tym, że Belg będzie do dyspozycji, żeby ewentualnie go sprzedać i pojechać na jakieś testy i tak dalej, i tak dalej. Dobra. Jeszcze krótki komentarz oczywiście. Tak jak powiedziałem, drużyna Leicester jest w lekkim, jakby nie patrzeć, kryzysie i to trzeba wykorzystać. Liczymy, że nie będzie tak łatwo, jak miała Chelsea, która grała w dziesiątkę, ale jednak jakaś pozytywna reakcja z ich strony powinna się pojawić. Dobrze, ale teraz do konkretów, bo troszeczkę teraz owijałem w bawełnę. Lecę na Twittera, znowu wróciłem do czarnego Twittera. Jest fajnie też, jakby nie patrzeć. Ja miałem wcześniej takiego szarego bardziej, więc faktycznie czarny jest lepszy. Nieważne, bo się tutaj za bardzo rozbijam na tematy, które nie są aż tak znaczące. Dobra, słuchajcie, przede wszystkim To jest banał. Jamie Vardy, jego atakowanie nie tylko przestrzeni, która jest podyktowana jemu, jeżeli chodzi o pozycjonowanie środkowego napastnika, ale on także atakuje wszelkie półprzestrzenie. Gdzie tylko jest większa luka między obrońcami, on tam wbiega i on tam dostaje dłuższe piłki, albo takie prostopadłe po ziemi, albo te, powiedzmy, zawieszone troszeczkę wyżej, żeby ominąć jakąś linię pomocy, jakąś formację, czy też po prostu jakiegoś zawodnika, który jest po drodze. I to jest najczęstszy chyba schemat w wykonaniu Leicester. Dość prosta gra, aczkolwiek skuteczna, bo powoduje dość dużo zagrożenia. Zobaczcie chociażby, jak to wyglądało w starciu z Chelsea. Długa piła, Vardy się idealnie znalazł, nie został odpowiednio upilnowany i mamy strzał akurat obok bramki Mendiego, ale takie coś też miało miejsce chociażby w starciu z Arsenalem. To jak tutaj dobrze możecie przeczytać, przecież z Arsenalem było tak, że do podobnej piłki wyszedł Vardy, Ramsdale wyszedł i prawie był rzut karny dla Leicester, no bo Vardy przycwaniaczył, wymusił tam jakby faul, powiedzmy. No ale VAR wszystko sprawdził i zobaczył, że za mało, troszeczkę za dużo dodał od siebie, więc na to trzeba mocno uważać. Ale nie tylko Vardy atakuje te półprzestrzenie, bo nieraz to on jest jakby, powiedzmy, przyklejony do tej środkowej części boiska, absorbuje on obrońców, a w tym czasie te półprzestrzenie bliżej bocznych stref boiska atakują skrzydłowi.
Albo jest to Barnes, albo jest to, no akad, ja wyławiałem do nitki akcję z Ayoze Perezem, no albo jest to właśnie on. I akurat tutaj te dwie akcje wam szybko również przedstawię. Zobaczcie. W zasadzie podobny układ jak tutaj. Też piłka jest blisko środkowej części boiska. Defensor drużyny Leicester ma piłkę, nie jest presowany, więc może zagrać no, spokojnie i bez presji. Tutaj akurat posyła długą piłę na Vardiego, ale tutaj, uwaga, gra na ścianę z Perezem. Ostatecznie zagra na ścianę z Perezem, ale prawda jest taka, że Perez szuka tutaj miejsca. Widzicie, ta luka jest całkiem nieza, można by w nią wbiec, ale Perez jest bardzo dobrze kryty. Zwróćcie uwagę. Tutaj jest odpowiednia antycypacja i przewidywanie ze strony, to jest akurat mecz ze świętymi, ze strony środkowego obrońcy świętych. On doskakuje do Pereza i co? Fauluje go w efekcie. Według mnie zachowanie jak najbardziej na propsie ze strony świętych. Dlaczego? Bo to jest pressing, którego brakowało przez większość ostatnich spotkań w drużynie Leicester, ale nieważne. Jest rzut wolny. Perez tym samym wywalczył rzut wolny. Znalazł pustą przestrzeń, bliżej jakby tych bocznych stref, wbiegł w nią, otrzymał podanie, wykorzystał atak ze strony rywala i co? I mamy rzut wolny, który, uwaga, na bramkę w tym meczu ze świętymi wykorzysta Maddison. Tak jest. A w starciu z Chelsea było również bardzo podobne. Próbuję to zatrzymać, nie mogę. W starciu z Chelsea było również bardzo podobnie. Zwróćcie uwagę, że znowu na podobnym obszarze tej drugiej tercji jest piłka ustawiona przy dość nisko zawieszonym obrońcy Leicester. Tu jest dużo przestrzeni. Co robi Perez? On już w nią wbiega, tak? Jeszcze tutaj absorbuje tych dwóch obrońców, ale za chwilę znajdzie się tutaj. A Vardy, zwróćcie uwagę, to co mówiłem, jest tutaj. On zwraca na siebie uwagę tych środkowych, centralnych bardziej defensorów Chelsea. Co robi, jak to się wszystko kończy? Perez otrzymuje tę piłkę podobnie jak wtedy ze świętymi. Ma więcej miejsca, znacznie dużo więcej miejsca. No i uderza w poprzeczkę. Jeszcze raz to sobie prześledźmy. Nitka, przypominam, na moim Twitterze, gdyby ktoś chciał sam zobaczyć. No, więc na to trzeba na pewno uważać. Podobne akcje były z Barnesem, może nie dosłownie takie, bo ja wyławiałem troszeczkę inne, ale aczkolwiek one mi się nie wydawały jakoś mega ciekawe w kontekście jakiegoś schematu do przedstawienia, ponieważ Barnes często grał na taką klepkę, bym powiedział, co jest dość naturalnym zjawiskiem w piłce nożnej i widzieliśmy to chociażby właśnie w starciu z Chelsea, bo tak padła jedyna bramka dla Lisów w tym meczu. Zagrał akurat na ścianę z Vardy, który mu odegrał piłkę, znalazł półprzestrzeń po lewej stronie boiska i uderzył na bramkę Mendiego. I co też ciekawe jest to, że w momencie, jeżeli chodzi o zagrożenie, bo teraz przejdziemy do wad Leicester, Leicester bardzo często atakuje dość wysoko pressingiem, jeżeli widzi sposobność do tego, i ich skrzydłowi są dość wysoko ustawieni w tamtym momencie, żeby można było od razu do nich przetransportować piłkę, ponieważ najczęściej w takich momentach, kiedy wysoko atakujesz pressingiem, drużyna przeciwna buduje dopiero akcję i wiadomo, że ci boczni obrońcy są dużo wyżej, dzięki czemu w tamtych rejonach jest dość dużo wolnego miejsca. I tak też chociażby Leicester tworzył zagrożenie w meczu ze świętymi. Barnes był raz dość bliski wykorzystania takiej kontry. Dobra, a teraz to, czym się popisywała ze strony negatywnej ekipa Brendana Rodgersa, to to, jak bardzo była widzem w tym spotkaniu. Zwróćcie uwagę chociażby na tą akcję. I zobaczcie, jak bardzo nic nie robią i się nie ruszają i przyglądają się po prostu zawodnicy Leicester. Tak, ładny przerzucik, ja do ciebie nie dobiegnę, na truchciku, spokojna wrzuta, tutaj akurat wygrana pozycja i teraz co? Zwróćcie uwagę, jest całe mnóstwo przestrzeni. James biegnie na sprincie do tej piłki, no i jako obrońca ja też bym do tego biegł, żeby zapobiec ewentualnemu zagrożeniu w postaci strzału na bramkę Warda. Jest, zwróćcie uwagę, ile
przestrzeni nadrobił James, a ile ci zawodnicy Leicester. Oni stoją w miejscu, truchtem podbiegają. Jakieś krycie na alibi, no i skończyło się na poprzeczce, czy też słupku. Dramatyczne zachowanie, szczególnie właśnie w tym obrębie. To jest niedopuszczalne, żeby w tym momencie, zwróćcie uwagę, James nawet mam wrażenie, że ma dalej od tego zawodnika Leicester. No, okej, też piłka bardziej biegnie jednak w kierunku Jamesa ostatecznie, ale i tak zachowanie kryminał, jak ja tutaj zwykłem pisać. Moi drodzy, teraz zauważyłem, że w zasadzie wrzuciło mi tylko połowę nitki, którą napisałem, więc pozwólcie, że na bieżąco teraz omówię to z wami, dodając ją na nowo, na szybko, słuchajcie. Patrzcie się na tę sytuację, to jest kontra w wykonaniu Chelsea. Piłka trafia do Havertza i on sobie biegnie i biegnie i biegnie. No, piłka trafia do Kukurei i ten całkiem nieźle zagrywa. Sterling uderza w słupek. Ale zwróćcie uwagę na to, co się dzieje, kiedy piłka trafia do Havertza. Teraz, zwróćcie uwagę. On ją przyjmuje na jakiś metr, zabiera się z nią kuźwa 2 lata i zawodnicy Lisów tak jakby się tylko i wyłącznie przyglądają. Nie zależy im w ogóle na skasowaniu tej jakże groźnej kontry. No, szczególnie ten zawodnik, nie widzę kto to jest dokładnie, absolutny kryminał. I on się zabiera, obraca się z prędkością Harry'ego Maguire'a i dopiero wtedy rusza z kontrą. To powinno być zduszone już tam w zarodku, ktoś powinien do niego doskoczyć, więc to jest kolejny przykład, jak bardzo tutaj to wszystko leży w Leicester pod względem pressingu w tym meczu. I teraz pozwólcie, że usunę ten filmik i pokażę wam następny, ale to za moment, tylko pstryknę palcami. Okej, jesteśmy już z powrotem, moi drodzy. Film, który ukazuje akcję bramkową, nie całą, na 2-0. Zobaczmy. I pyk. Ja to wrzucę na Twittera jeszcze. Chyba nie muszę omawiać, ale słuchajcie, no bo niech to sobie leci tutaj. Przyglądanie się temu, jak drużyna przeciwna spokojnie posyła piłkę w pole karne i rozgrywa w okolicach pola karnego, żeby później strzelić bramkę, z kryminał. Chelsea grała w dziesiątkę, przypominam. W dziesiątkę. Z nie do zaakceptowania pod każdym możliwym względem. Tam było coś nie tak z zawodnikami Leicester. Oczywiście, powiedziałem na początku, kryzys jakiś jest. I wątpię, że będą tak mało zaangażowani w starciu u siebie z United. Ale, nie wiem, jak wielka będzie różnica pomiędzy tym spotkaniem a dzisiejszym. No zobaczymy. Tak więc podsumowując, jeżeli United wyjdzie wystarczająco mocno zaangażowania na to spotkanie, to wydaje mi się, że spokojnie powinni wygrać. Błędy, jakie popełniali na początku tego sezonu zawodnicy United, zostały w miarę zneutralizowane. Błędy i wnioski zostały na podstawie błędów wyciągnięte przez Erika Ten Haga już w starciu ze Świętymi. Widzieliśmy znaczny, może nie progres, ale widzieliśmy, że ta drużyna potrafi wygrywać ciężkie mecze. Podobny ciężki mecz może być z Lisami już za parę godzin, więc liczę na naprawdę dobre 3 punkty. Ja wam dziękuję za oglądanie i widzimy się jutro chyba. Mam nadzieję, że jutro. Dobra. Pa, dajcie znać, jak się podobało.